Kocham Kościół, bo kocham Boga, a w Kościele doświadczam Jego miłości wobec mnie samego. Kocham Kościół, bo w Kościele spotkałem żywego Boga. Kocham Kościół, który jest wspólnotą. Kocham Kościół, bo jest wspólnotą. Kocham Kościół, bo w tej wspólnocie doświadczam miłości Ojca. Kocham Kościół, bo w tej wspólnocie spotykam Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Zbawiciela i Pana. Kocham Kościół, bo w Kościele, w sakramentach doświadczam Bożego miłosierdzia. Kocham Kościół, bo jako ksiądz jestem w Kościele świadkiem tego, że miłosierdzie Boga zmienia ludziom życie i to jest wspaniałe doświadczenie. Kocham Kościół, bo Kościół jest moją matką, a matkę się kocha. Matka zajmuje się najpierw tym, żeby urodzić dziecko, później tym, żeby je karmić i się nim opiekować. I tego w Kościele doświadczam. Najpierw Kościół mnie zrodził w sakramencie Chrztu Świętego. Zrodził mnie do nowego życia. Później Kościół mnie rodził jeszcze wielokrotnie, przez sakrament święceń, do posługi w Kościele, a przy każdej spowiedzi, przy każdym sakramencie pokuty i pojednania Kościół mnie rodzi na nowo, żebym się stał nowym człowiekiem. Kościół jest moją matką i także mnie karmi i umacnia. Karmi mnie przede wszystkim Słowem Chrystusa, Słowem, które głosi, Słowem, które przechowuje i Słowem, które mi powierza, żebym je dalej głosił. Ale Kościół to także moja matka, bo przede wszystkim karmi mnie ciałem Chrystusa. Karmi mnie, ale także przeze mnie karmi innych. Jestem świadkiem tego, jak Kościół karmi innych, jak posila innych, słabych, jak posila tych, którzy potrzebują umocnienia. Kościół wreszcie opiekuje się mną, daje mi pasterzy, pasterzy według serca Jezusowego. Kościół to moja matka. Kocham ten Kościół.